Witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Way of the Samurai. Właśnie zagrajmy, bo z poradnika to się zamieniło w let's play. Dobra, zanim przejdę do gry, chciałbym wam pokazać, co ostatnio zrobiłem poza nagraniem. Czyli tak, ulepszyłem broń maksymalnie. Udało się i jak widać starczyło mi 120 za skarb, 40 za walkę, 10 za pokonanych 100. 170 jenów mi wystarczyło, no z groszami to potem jeszcze pojedyncze jakieś znalazłem. Na ulepszenie maksymalnie broni, ale to nie było proste. Oczywiście troszeczkę oszukiwałem, wczytywałem szybki zapis, jak mi coś słabo wylosowało parametry. No ale da się, jak widzicie, da się. Te miecze są nieruszane, one jakie podniosą ziemi, takie statystyki mają. Ten miał plus 500 do życia, czyli wow. To jest miecz Tessina. Dobra, a to jest miecz Dona, tego gościa z Afro. Kurzyłem się trochę, bo nagrywam to drugi raz. A, jeszcze coś. Nauczyłem się jednego ruchu. Był przód trójkąt. On był do nauczenia przez te recovery całe. Odzyskanie równowagi. Strasznie dużo mi to czasu zajęło. Nawet już naprawdę się zaczynałem wściekać. Został jeszcze jeden. Za chwilę się go nauczę. To jest ten przez doświadczenie. 2400 doświadczenia. Dobra, to by było tu wszystko chyba. Idziemy grać. To jest chyba ostatni dzień. Nawet na pewno. Teraz wybierzemy zakończenie z Dojimą. Dojima to jest taki... On staje po... stronie wioski. Można powiedzieć, że tak, Tessin to jest z rodziny Kurou, głowa rodziny Kurou, z klanu Akadama, kurczę, nie jestem pewien, chyba Kitho? Z ninja, za chwilę właśnie o tym wspomni. Szefem ninja całym jest Hyuga. Swoją drogą bardzo trudno ten jego miecz zdobyć. Jest tylko jedna okazja na to. Dobra, nie mam pojęcia, co on mówi, bo nie patrzę nawet na grę. A właśnie, powiem szczerze, fabuła nie interesuje mnie kompletnie. Nigdy mnie nie interesowała. Tutaj najlepsza zabawa jest właśnie przez zdobywanie mieczy i naukę nowych ciosów. O mój Boże, o co on zapytał? Aha, dobra, już coś kojarzę. Nie wiem. To chyba o tego. Właśnie. Hyuga, tak? On niby jest Akadama Klan, ale tak naprawdę to jest szpieg. Kurde, już byłem pod sam koniec. Ostatnią walkę pokonałem ostatniego przeciwnika i nacisnąłem jakiś przycisk, co nie trzeba, i później drugi raz nacisnąłem, co nie trzeba, i wyszedłem z gry. Po prostu wszystko, co mogło pójść źle, poszło źle. Teraz nagrywam w nowym formacie, mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Oczywiście pomożemy Dojimie. Nie wiem, czy wspominałem, czy to wcześniejszym, jak nagrywałem let's play'u.
Dojima pokaże się w każdej części. Będzie aż do Way of the Samurai 4 występował. I chyba tylko on tak długo jest w każdej części. O, idzie ten cały Hyuga. Wiem, że jego miecz można było zdobyć w walce przy... Jezu, znowu mi to słowo. Świątyni. Jak patrzyliśmy w świątyni, to wtedy można było jego miecz zdobyć, ale żeby do tego doprowadzić, to trzeba odpowiednio prowadzić rozmowę. Od samego początku, bo teraz to już... Już za późno. Nauczyłem się ostatniego czasu. Ten cios jest... Nie jest mocny, ale ma plus taki, że jest uznawany jako rzut. A rzuty nie są blokowane. Także, jeżeli stoję blisko i przeciwnik nie podskakuje, to zawsze go trafię. Nie popisałeś się, Hyuga. Dobra, pozamiatane. Nic nie mówię. Nie wiem, czy kolejne let's play, bo podejrzewam, że zrobię kolejne let's play z tej gry. Czy będą polegały na przejściu całej jakiejś ścieżki. Nie wiem, ile to jest zakończeń. Wiem, że to, co ja teraz wybrałem, to jest zakończenie numer 3. To wiem, że z 10 jest. Ale tutaj w każdej chwili można wyjść, zakończyć przygodę, można powiedzieć, z tymi mieczami, które się akurat zdobędzie. Także zastanawiam się, czy nie zrobić takiego zagrajmy pokazującego jak najszybciej, jak najwięcej pieniędzy zdobyć, bo jak się okazało, ta ścieżka nie jest tą najlepszą. Dla kasy trzeba być draniem, żeby zdobyć jak najwięcej kasy. Ja na przykład tutaj w tej grze broniłem Suzu, a trzeba było rozwalić tą jej restaurację. Wtedy jeszcze więcej kasy by się zdobyło. Kurczę, tak się właśnie wystraszyłem, że wlezę w to i wlazłem. No. No teraz mi to Dojima przeszkadza. Tu mogę z nimi walczyć albo zostawić ich do Dojimy. Zostawię ich. Już mam dość walki. Na dziś. Tak mnie czekają jeszcze trzy albo dwie takie fale przeciwników.
Nic z nich kompletnie nie wypada, ale gram na easy, to dlatego na wyższych stopniach trudności można zdobyć fajne rzeczy. Na przykład ulepszenie miecza. Każdego rodzaju ulepszenie miecza. Nie, no, nie ma takiego, co by zwiększało wytrzymałość. Ale atak, obronę i życie są takie przedmioty. Też nie wiem, czy mówiłem o tych mieczach. Zapomniałem, wspominałem o tych wszystkich rodzajach, technikach. To jest jeden miecz, on go chyba trzyma. Tak, to jest ten głupi miecz. W jednej ręce, to zapomniałem o nim wspomnieć. Nie lubię go. Nie podoba mi się wcale. Mam nadzieję, że się nie powtarzam, bo staram się powiedzieć to, co mówiłem we wcześniejszym nagraniu, ale może coś popieprzyłem i mówię to już trzeci raz. Najwyżej. Moje let's play, tak, to jest amatorszczyzna do potęgi. Nareszcie! Teraz ominę wszystkich, polecę od razu do generała, tego właśnie typa. Ma ciekawy miecz. Ten czerwony miecz też coś kojarzy, on też był niezły. Miał chyba jakiś ciekawy atak specjalny. W trójce można sobie już u kowala budować nawet miecze. I na przykład wybierać ciosy, jakie ma. Co oczywiście prowadzi do najlepszych broni. Grze. Dobra, teraz wyślę na mnie takich czterech dryblasów. Mają dużo energii. Troszkę się namacham. Ten atak specjalny mało w tym mieczu odbiera, ale fajne, że jest właśnie rzutem i poza tym bardzo, nie wiem jak to nazwać teraz, słabo tępi miecz albo nadwyręża miecz. O. Bo na przykład jeżeli byśmy trafili jakimś innym atakiem specjalnym w blok, no to wtedy można podejrzewać, że ten najczęściej dojdzie do prawie zapełnienia tego paska wytrzymałości miecza. Czyli trzeba bardzo ostrożnie wyprowadzać te ataki specjalne. To może pęknąć. No i w tym mieczu nie mamy takich problemów, bo to jest rzut. Przejdę na środek bardziej. Kurde, jeszcze trzech.
Cholera. Dawaj. No, na szczęście wszystkich nie trzeba było rozwalać. No i teraz ostatnia fala przeciwników. Można z nimi walczyć, ale można też się od razu rzucić na generała, co spróbuję zrobić. Kurczę, no. No, jeszcze troszkę. No nie wierzę. Namierzył kogoś innego. Dopiero nie mogłem go trafić. Dobra, po generale. I skończyłem grę, tak? Tak. 17 minuta, o to ekspresowo to zrobiłem. Nie ma żadnych demek, animacji, tylko takie coś. Kurde, co jest? To wygląda jak złe zakończenie. W sumie... Za pierwszym razem się nie przyglądałem nawet za bardzo. Wcześniej grałem, miałem zakończenie numer 3. Czy to możliwe, że coś się zmieniło? Nie, no już... Co za jazda, dziadek jest. Commander, Commander. Dobra. Ostatnia muzyczka. Nie wiem, czy przerywać, coś mówić. A, mówiłem już o tym, czy to mówiłem w poprzednim nagraniu. Chyba już mówiłem. No nic, najwyżej się powtórzę. Na pewno zrobię jeszcze jedno zagrajmy z tej gry. Nie będę chciał go ciąć na części, czyli za jednym... W jednym odcinku będę chciał wszystko zmieścić i w tym odcinku pokażę, jak zdobyć najwięcej złota. A, raczej już o tym mówiłem. Tak się zastanawiam nad innymi odcinkami, bo fajnie mi się zaczęło w to grać. Może bym na przykład zrobił nie tyle przejścia całej gry, różne końcówki, co taki poradnik, jak gdzie dany miec zdobyć, jak doprowadzić do momentu, żeby jakiś dany miec zdobyć. No w tej grze bardzo już dużo miałem mieczy do zdobycia. Na przykład jeden ominąłem specjalny, to był ten od, kurde, nie wiem, jak się nazywa, taki wytetułowany gościu bez koszulki. Też jest specjalny miecz. On był w rodzinie Hurrow. Dona miecz. Tego ostatniego teraz miecza nie miałem szans zdobyć, czyli inne zakończenie trzeba zrobić, żeby ten złoty miecz generała komandora, nie wiem, generał, ja go będę nazywał generał. Czyli inne zakończenie trzeba będzie zrobić, czyli już, no, choćby dla tego miecza będę musiał skończyć grę, bo na samym końcu się zdobywa ten miecz. No nie wiem, no coś takiego chciałbym zrobić. O, zakończenie numer 3. Dobra, to wszystko w tym odcinku, dość krótki.
porównaniu do poprzednich. Także ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.